12 uczestników, m.in. z Łęcznej, Lubina, Katowic, Łazisk Górnych, Jaworzna, Wodzisławia Śląskiego oraz Rybnika, zakwalifikowało się do ścisłego finału tego ogólnopolskiego konkursu wiedzy górniczej. Przybyliśmy na Olimpiadę Wiedzy Górniczej, w której nasz uczeń pierwszy raz startuje. No i bardzo się cieszymy, dlatego że z całkiem niezłym wynikiem, bo jesteśmy w finale. Ostatecznie dwójka uczniów z Lubina znalazła się w piątce laureatów konkursu, co oznacza nie lada wyróżnieniem. Podium jednak należało do śląskich szkół: Wodzisławskiego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Rybnickiego Zespołu Szkół Technicznych. Te placówki, podobnie jak i inne biorące udział w olimpiadzie, mocno stawiają na kształcenie w okołogórniczych zawodach. W tamtym roku otwarliśmy pełną klasę. Poprzednie lata to było połówka. Otwieramy w zawodach technikum górnictwa podziemnego, ale branża górnicza potrzebuje techników mechaników, techników elektryków, techników automatyków, techników mechatroników. W tych wszystkich branżach też otwieramy klasę. Idziemy do przodu. Klasy górnicze powstają w Łęcznej i w Ostrowie, więc o przyszłość górnictwa się nie obawiam, zwłaszcza że Bogdanka, kopalnia, z którą współpracujemy, jest jedną z najlepszych w Polsce, ba, w Europie, i chętnie zatrudnia pracowników, tych najlepszych. Co więcej, ci najlepsi, czyli laureaci olimpiady, mogą liczyć na studia w najlepszych w kraju uczelniach oferujących kierunki związane z górnictwem, chociażby Akademii Górniczo-Hutniczej czy Politechniki Śląskiej. Dla młodych ludzi nadal to górnictwo może być atrakcyjnym zawodem. To wydobycie jest ograniczane, rośnie import, ale na pewno w dużej mierze to górnictwo będzie istniało i tutaj w naszym regionie, i również w lubelskim Zagłębiu Węglowym. Także myślę, że tutaj dla młodych ludzi może to być nadal atrakcyjna oferta. Z pewnością myślą tak również ci, którzy w tym roku dostali się do finału organizowanej już po raz 9 olimpiady.